Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, mówi Jarosław z Krakowa, rozważania nad listem do Rzymian śladami Pawła. 2 stycznia. Kto chce być sługą? Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, 1 rozdział, 1 wiersz. Jakiż to dziwny sposób rozpoczęcia listu. Apostoł stawia sprawę otwarcie. Nie chce ukrywać swojej niezależności od Jezusa. Przeciwnie, już na początku listu wskazuje, że jest chrześcijaninem, że to, kim jest, ma związek z Jezusem. Myśl o słudze wybija się na pierwszy plan listu. Wiele współczesnych tłumaczeń mówi o słudze, jednak greckie słowo doulos oznacza głównie niewolnika. Dlatego apostoł nie uważa się za robotnika, który pracuje z Chrystusem i otrzymuje zapłatę, ale uważa się za niewolnika, który do niego należy. Ta idea jest główną myślą listu do Rzymian. Dlatego gdy Paweł mówi w liście do Rzymian 3:24 o Bogu, który odkupuje grzeszników, używa słownictwa związanego z handlem na rynku. Odkupienie w jego czasach odbywało się na rynku, gdzie kupowano niewolników. Stąd głównym tematem życia i przesłania apostoła była myśl, że został wykupiony przez Jezusa dzięki jego przelanej krwi na krzyżu Golgoty. Myśl, że człowiek wierzący jest Bożym niewolnikiem, występuje jeszcze w rozdziale 6 listu do Rzymian, gdzie Paweł stwierdza, że każdy człowiek jest niewolnikiem Chrystusa lub szatana. To jest, że wszyscy należymy do jednego z nich i nikt nie jest wolny. Każdy jest niewolnikiem grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. 6 rozdział od 16 do 23. Paweł stwierdza, że niewola dla Chrystusa nie jest zniewoleniem. Przeciwnie, daje wolność i w końcu życie wieczne. Tym samym myśl o niewolnictwie jest dobrą wieścią. Jak jest z nami? Co chcę, aby ludzie wiedzieli o mnie? Czy mają to być moje osiągnięcia, moje namiętności, czy moja wiara? Nie jest to pytanie, które chciałbym uniknąć. To jest dla apostoła, tak jak i dla mnie, ma ono największe znaczenie. Dziś jest dzień, aby spojrzeć właściwie na Boga i na siebie. Jezu, pomóż mi zrozumieć moją bezradność, to, że dzięki stworzeniu i odkupieniu jestem Twój, podobnie jak Paweł. Chcę być pierwszym i najważniejszym Twoim niewolnikiem. Dziękuję.